Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Kontynuujemy odcinek o znanych osobach, które zmarły za granicą. Dzisiaj zobaczycie m.in. groby znanych artystów i sportowców, którzy zmarli przedwcześnie, często tragicznie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek, Maciej Gąsiorowski. Barbara Kwiatkowska-Las była jedną z najpiękniejszych polskich aktorek okresu PRL. Grała nie tylko w polskich produkcjach, występowała także w filmach niemieckich i francuskich. Najbardziej znana jest z filmu Ewa chce spać, Zyzowate szczęście i Jowita. Ale wy mnie nie zaaresztujecie? No przecież nie ma za co. Słowo honoru? No słowo honoru. Że mnie nie aresztujecie? Że was nie aresztujemy. Jej pierwszym mężem w latach 1959-62 był znany reżyser Roman Polański. Potem wyszła za niemieckiego aktora Karl-Heinza Böhma, z którym miała córkę Katarinę. Trzecim mężem aktorki został muzyk jazzowy Leszek Żądło, z którym była aż do śmierci. Barbara Kwiatkowska-Las zmarła nagle na udar mózgu podczas koncertu Alla Porcino w Baldheim koło Monachium. Aktorka została pochowana w 1995 roku na cmentarzu rakowickim w Krakowie w Alei Zasłużonych. Jej grób zdobi piękny pomnik autorstwa Mariana Koniecznego. Karin Stanek była piosenkarką i wokalistką zespołu Czerwono-Czarni. Najbardziej znana była z takich utworów jak Jedziemy autostopem, Malowana lala, Chłopiec z gitarą, Jimmy Joe czy Vala Twist. Autostop, autostop, wsiada gracie, dalej hop. W latach 70. artystka emigrowała do Niemiec, gdzie mieszkała jej rodzina. Po raz ostatni w Polsce wystąpiła w 2005 roku w Szczecinie. Stanek zmarła w Woltenbuttel w Dolnej Saksonii na skutek komplikacji chorobowych po przebytym zapaleniu płuc. Została tam pochowana na miejscowym cmentarzu. Niedługo później spoczęła tam również jej matka. Marek Jackowski także zmarł za granicą. Lider Manamu i były mąż Kory Sipowicz dostał zawału serca, mieszkając w San Marco koło Neapolu. W latach 90. drugą żoną Jackowskiego była Katarzyna Krupicz. Para mieszkała razem w Zakopanem. W 2007 roku Jackowski przeniósł się za granicę do pięknych Włoch. Tam wiódł spokojne życie z żoną Ewą oraz trzema córkami. Blanką, urodzoną w 1995 roku, Palomą, urodzoną rok później i Sonią, urodzoną w 1999 roku. Najstarsza z córek przejawia spory talent muzyczny. Gra na gitarze, a w 2017 roku starała się o wyjazd na Eurowizję z włoskim zespołem 3x4. Marek Jackowski zmarł w maju 2013 roku i początkowo pochowany był we włoskiej miejscowości San Marco w Kolumbarium. Dwa lata później, w sierpniu 2015 roku, odbył się jego drugi pogrzeb w Polsce w Zakopanem. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w stolicy Tatr, również w Kolumbarium. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Waldemar Milewicz był znanym dziennikarzem Telewizji Polskiej. Jeździł na misje wojenne. Był m.in. w Bośni, Czeczenii, Kosowie czy Rwandzie. W maju 2004 roku Milewicz był na misji w Iraku. Jadąc z Bagdadu do Karbali, jego samochód został ostrzelany przez zamachowców. Dziennikarz zginął na miejscu. Razem z nim śmierć poniósł także montażysta algierskiego pochodzenia Munir Bouamran. Waldemar Milewicz został pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Bouamran spoczął natomiast na muzułmańskim cmentarzu tatarskim na Woli. Stanisława Walasiewiczówna była najsłynniejszą polską sprinterką okresu międzywojennego. Zdobyła m.in. złoto olimpijskie na igrzyskach w Los Angeles w 1932 roku. W dorobku miała także srebro z Berlina z 1936 roku, dwa złota podczas Mistrzostw Europy, czy cztery złote krążki ze Światowych Igrzysk Kobiet.
czterokrotnie wygrywała także plebiscyt przeglądu sportowego. Wychowana w Cleveland w Stanach Zjednoczonych lekkoatletka nie mogła reprezentować jednak USA z powodu braku amerykańskiego obywatelstwa. Dlatego swoją dorosłą karierę spędziła w Warszawie. Jej rekord świata z 1936 roku wynosił 11,6 sekund. Walasiewicz przed wybuchem II wojny światowej wróciła do Stanów Zjednoczonych. W 1947 roku wyszła za mąż za boksera Harry'ego Neala Olsona. Dzięki temu uzyskała obywatelstwo amerykańskie i posługiwała się imieniem i nazwiskiem Stella Walsh Olson. 4 grudnia 1980 roku zginęła podczas napadu na sklep w Cleveland. Po jej śmierci wyszło na jaw, że była osobą interseksualną, czyli obojnakiem. W czasie sekcji zwłok odkryto, że posiada zarówno żeńskie, jak i męskie narządy płciowe oraz chromosom Y, który występuje u mężczyzn. Rozgorzała wówczas dyskusja, czy w związku z tym nie odebrać Walasiewicz pośmiertnie jej tytułów i medali. Ostatecznie Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie zdecydował się na ten krok. Stanisława Walasiewicz została pochowana na cmentarzu Calvary w Cleveland. Jej grób jest bardzo maleńki. Kolejnym znanym sportowcem, który zmarł daleko od Polski, był Kazimierz Dejna. Ten wybitny polski piłkarz, kapitan reprezentacji Polski, z którą zdobył m.in. złoty medal olimpijski na Igrzyskach w Monachium w 1972 roku, w których zresztą był królem strzelców. Kazimierz Dejna, no pole karne coraz bliżej, trudno mu teraz, tak jest, gol! Zmarł w wyniku wypadku samochodowego w Stanach Zjednoczonych. Dejna reprezentował m.in. takie kluby jak ŁKS Łódź, Legia Warszawa, Manchester City czy San Diego Sockers. Razem z żoną Mariolą miał syna Norberta. Będąc już w Stanach Zjednoczonych, zagrał w filmie Ucieczka do zwycięstwa. Partnerowali mu m.in. Pele, Bobby Moore, Sylvester Stallone, Michael Caine czy Max von Sydow. Our escape has been arranged all the way to the Seine River. Once we get on the other side, we're going to blow the tunnel. There's a boat waiting for us and in 1 hour we'll be in the country. All right? Kazimierz Dejna zginął w wypadku samochodowym na drodze powrotnej do domu. Jego Dodge Colt uderzył z wielkim impetem w tył ciężarówki stojącej na światłach awaryjnych na sześciopasmowej autostradzie. W chwili śmierci Dejna był pod wpływem alkoholu. Obrażenia, jakich doznał, były makabryczne. Zidentyfikowano go na podstawie prawa jazdy. Początkowo pochowany był na El Camino Memorial Park w San Diego. W maju 2012 roku jego prochy przewiezione zostały do Polski. 6 czerwca 2012 roku odbył się jego drugi pogrzeb. Kazimierz Dejna został pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Na płycie nagrobnej znajduje się m.in. dziesiątka, czyli numer, z którym występował Dejna podczas swojej kariery. Jest także duży napis Szacunek. Nie brakuje również zniczy w kolorach białych, zielonych i czerwonych, czyli od fanów Legii Warszawa. Kasperczak z lewej strony ma Szarmacha. Czyżby powtórzył tę samą historię? Nie! Dejna, cudowny strzał! Gol! Gol! Wspaniała akcja! Elwira Seroczyńska była panczenistką, zdobywczynią srebrnego medalu na zimowych igrzyskach olimpijskich w Squaw Valley w 1960 roku. Razem z nią w zawodach startowała także Helena Pilejczyk, która wywalczyła brązowy medal. Były to pierwsze igrzyska, na których kobiety rywalizowały w łyżwiarstwie szybkim. Oprócz sukcesu na 1500 metrów, Seroczyńska miała także wielką szansę na złoty medal na dystansie 1000 metrów. Prowadziła z wielką przewagą. Jej wynik był prawie 4 sekundy lepszy od rekordu świata. Niestety na ostatnim wirażu potknęła się o grudkę lodu i przewróciła. I w ostatnim wejściu na wiraż słyszałam, że jedziesz po złoty medal. Jak to usłyszałam, to chciałam jechać bardzo blisko bandy. No widocznie najechałam na bandę, czy łyżwa mi się obsunęła. No i niestety upadek nastąpił przy zejściu z wirażu. Została zdyskwalifikowana. Trener zawodniczki z Armaty Warszawa winą obarczył organizatorów za źle przygotowany tor dla Polki. Elwira Seroczyńska zmarła w Wigilię 2004 roku w Londynie, do którego wybrała się
tuż przed świętami, by odwiedzić syna i synową. Doznała tam udaru mózgu. Pańczynistka została pochowana w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Jej grób ma bardzo interesującą figurę łyżwiarki. Witold Wojda to najbardziej utytułowany polski szermierz. Zdobył 2 złote medale Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Triumfował zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. W swoim dorobku ma także inne medale, m.in. Mistrzostw Świata. Witold Wojda szermierki uczył się w klubie RKS Marymont. Jego trenerem był Władysław Dobrowolski, czyli brązowy medalista z Los Angeles 1932 roku, a prywatnie ojciec aktora Jerzego Dobrowolskiego. O Dobrowolskich mówiłem już we wcześniejszych odcinkach Niezapomnianych. Wojda po zakończeniu kariery wyjechał do USA, gdzie pracował dla jednej z włoskich firm. Był 3-krotnie żonaty i miał 2 dzieci. Zmarł w 2008 roku w Bronxville. Jego grób znajduje się na Powązkach Wojskowych w Warszawie, tuż obok grobu Kazimierza Dejny. Małgorzata Dydek była najbardziej utytułowaną polską koszykarką. Była również najwyższą zawodniczką uprawiającą tę dyscyplinę sportu. Mierzyła aż 218 cm. Koszykówkę uprawiały także jej siostry Katarzyna i Marta. Do największych sukcesów Dydek należy złoty medal Mistrzostw Europy z 1999 roku, 4-krotny udział w finale Euroligi, czy 2-krotny występ w meczu gwiazd ligi WNBA, czyli najlepszej ligi na świecie, w której zresztą Dydek występowała w latach 1998-2008. Małgorzata, grając w Stanach Zjednoczonych, nazywana była Margo. W Polsce miała natomiast ksywę Ptyś. Do tej pory w lidze WNBA jest najlepiej blokującą zawodniczką. Dokładnie miała 877 bloków. Dydek po zakończeniu kariery wyjechała do Australii, gdzie założyła rodzinę z Anglikiem Davidem Twiggim. Miała z nim 2 synów, Davida i Aleksandra. Zmarła w wyniku zatrzymania akcji serca, będąc w 4. miesiącu ciąży. Zdaniem lekarzy nie było to spowodowane wrodzoną arytmią serca, na którą cierpiała od dzieciństwa. 19 do 27 maja znajdowała się w śpiączce farmakologicznej w szpitalu w Brisbane. Niestety lekarzom nie udało się uratować jej życia. 3 tygodnie później odbył się pogrzeb Dydek. Koszykarka została pochowana na cmentarzu w Ząbkach pod Warszawą. Arkadiusz Gołaś był siatkarzem występującym na pozycji środkowego. Mierzył 201 cm wzrostu. Występował w takich klubach jak AZS Częstochowa i Sempre Volley Padwa. Swój ostatni mecz w kadrze rozegrał tydzień przed śmiercią na Mistrzostwach Europy. Polska pokonała wówczas Portugalię i zajęła 5. miejsce. 16 września wyjechał razem z żoną do Włoch, gdzie miał grać w nowym klubie Lube Banca Macerata. Jadąc autostradą A2 w okolicach Griffen koło Klagenfurtu w Austrii, prowadzony przez żonę siatkarza samochód wpadł na betonową ścianę. Gołaś poniósł śmierć na miejscu. Agnieszka Gołaś ranna trafiła do szpitala. Została później oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci. Dobrowolnie przyznała się do winy i została skazana na 3 lata w zawieszeniu oraz karę grzywny w wysokości 1000 zł. Arkadiusz Gołaś i Agnieszka Dziewońska pobrali się w Częstochowie zaledwie 2 miesiące wcześniej. Siatkarz został pochowany na cmentarzu w rodzinnej Ostrołęce. Wdowa po siatkarzu rok po jego śmierci wystąpiła w programie Ewy Drzyzgi Rozmowy w toku, gdzie opowiadała o wypadku. Za granicą zmarła także Kamila Skolimowska. Była ona najmłodszą polską zdobywczynią złotego medalu olimpijskiego, który wywalczyła w rzucie młotem w Sydney w 2000 roku. Miała wówczas niespełna 18 lat. Skolimowska później już nie osiągnęła takiego sukcesu. Wywalczyła jedynie brązowy i srebrny medal na Mistrzostwach Europy. W młodości trenowała także wioślarstwo, zdobyła nawet medal Mistrzostw Polski Juniorów oraz podnoszenie ciężarów. W wieku 12 lat wywalczyła brązowy medal w kategorii seniorskiej do 59 kg. Talent do sportu odziedziczyła po ojcu Robercie Skolimowskim, który wywalczył brązowy medal na Mistrzostwach Świata w
1986 roku w podnoszeniu ciężarów w wadze superciężkiej. Z Kolimowską uzyskała tytuł magistra na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004-2009 służyła także w policji w stopniu sierżanta. Muciarka zmarła niespodziewanie 18 lutego 2009 roku w czasie zgrupowania polskich lekkoatletów w Portugalii. Zasłabła podczas treningu. W szpitalu Villa Real de Santo Antonio stwierdzono u niej zator tętnicy płucnej, który był spowodowany nierozpoznaną zakrzepicą. Przed treningiem Skolimowska poskarżyła się lekarzowi kadry na bolącą łydkę. Ten zalecił masaż, który uruchomił zakrzep i doprowadził do zatoru. Uroczystości pogrzebowe Kamili Skolimowskiej odbyły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Mistrzyni olimpijska z Sydney została pochowana w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jej grób jest bardzo oryginalny. Halina Konopacka była pierwszą złotą medalistką olimpijską w historii Polski. Zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku. Jej wynik 39 metrów i 62 centymetry był rekordem świata w rzucie dyskiem. Zawodniczka mierząca aż 181 cm wzrostu została wybrana przez dziennikarzy sportowych Miss Igrzysk w Amsterdamie. Oprócz rzutu dyskiem Konopacka pchała także kulą, jeździła konno, uprawiała tenisa, grała w piłkę ręczną, pasjonowała się także automobilizmem, malarstwem i poezją. Studiowała także polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Konopacka zasłużyła się Polsce nie tylko ze względów sportowych. Tuż po wybuchu II wojny światowej razem z mężem, ministrem skarbu Ignacym Matuszewskim wywiozła polskie złoto z Banku Polskiego. Sama prowadziła jedną z ciężarówek do Rumunii. Potem polskie złoto trafiło do Francji. Matuszewscy po klęsce Francji wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Halina Konopacka wkrótce potem została wdową. Jej mąż zmarł w 1946 roku. Wcześniej w Powstaniu Warszawskim stracił córkę Ewę, którą miał z pierwszego małżeństwa. Drugim mężem Konopackiej był Jerzy Szczerbiński. Małżeństwem byli przez 10 lat, od 1949 do 1959 roku, do śmierci Szczerbińskiego. Po śmierci męża Konopacka przeniosła się z Nowego Jorku na Florydę do Daytona Beach. Czerbieta, tak nazywano ją od startu w czerwonym berecie, nie została po igrzyskach już nigdy pokonana. Zakończyła karierę w 1931 roku w wieku 31 lat. Zmarła na początku 1989 roku. Jej pogrzeb odbył się dopiero w 1990 roku. Prochy pierwszej mistrzyni olimpijskiej spoczęły w grobie jej rodziców na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Niezapomnianych. W następnym pokażę Wam groby groźnych polskich przestępców i słynnych gangsterów. Niedługo zapraszam Was także na spacer po starych Powązkach w Warszawie, który zorganizuję w jeden z jesiennych weekendów. Do zobaczenia!